Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Ćwiecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Euro 2020 zakończyło się. Włosi zostali mistrzami Europy. W związku z tym nadszedł czas podsumowań. Na moim kanale w najbliższym czasie będą takie odcinki się pojawiać. W dzisiejszym programie przedstawię Wam moją jedenastkę turnieju, a tak na dobrą sprawę szeroki skład. Zaczynam od pozycji bramkarza. Wybrałem trzech bramkarzy. Według mnie Donnarumma, Sommer, a także Kacper Schmeichel zasłużyli na to, żeby znaleźć się w tym zestawieniu. W moim składzie numerem jeden jest Donnarumma. A dlaczego? Zawodnik w najbliższym czasie Donnarumma zostanie zawodnikiem Paris Saint-Germain. Donnarumma grał fenomenalnie, szczególnie no, potrafił bronić karny w konkursie jedenastek. W finale obronił trzy rzuty karne, także w poprzednich spotkaniach. Gdy trzeba było, to zawsze stał na posterunku. Moim zdaniem był najlepszym bramkarzem turnieju. Aby odnieść sukces w wielkiej imprezie, trzeba mieć takiego zawodnika, który da coś ekstra. Jeżeli chodzi o kolejnych zawodników, nie uhonorowałem Pickforda, choć on na to zasłużył, no ale nie zmieścił się w mojej trójce. Pickforda bym postawił na czwartym miejscu, mimo tego, że wczoraj obronił dwa rzuty karne. Do tego zawodnik reprezentacji Anglii w czasie tego turnieju stracił tylko dwa gole, ale nie podobało mi się to, że był nerwowy. Nieraz właśnie tak często na stres reaguje. Niektórzy bramkarze są spokojni, jak Fabiański, niektórzy bardziej żyją, ale mi właśnie taki typ zarządzania obroną nie odpowiada. I bardziej tutaj doceniłem Kacpra Schmeichela, który w barwach Danii bronił fenomenalnie przez cały turniej. Schmeichel, szczególnie w tym spotkaniu półfinałowym, gdzie Anglicy grali z Danią, i dla mnie właśnie takim rezerwowym zawodnikiem. Na drugim miejscu jest Kacper Schmeichel, a na trzecim miejscu doceniłem Sommera, bramkarz Borussii Mönchengladbach. Na dobrą sprawę, pamiętacie, jak fenomenalnie bronił w tym spotkaniu, kiedy Szwajcarzy eliminowali w rzutach karnych reprezentację Francji. Także dobrze bronił, gdy w dogrywce, gdy Szwajcarzy walczyli z Hiszpanami. Później w rzutach karnych także dobrze bronił, ale Szwajcarzy już tak perfekcyjnie nie wykonywali tego stałego elementu gry. Dlatego właśnie zawodnika Borussii Mönchengladbach cenię wyżej od Pickforda, bo jednak reprezentacja Szwajcarii jest zdecydowanie słabszą drużyną niż reprezentacja Anglii, a to, co Sommer dokonywał właśnie w dogrywce z Hiszpanią, 7 czystych interwencji, po prostu dokonywał cudów w bramce, także warto podkreślić, że jest to najniższy bramkarz na tym turnieju. Przechodzę teraz do środka obrony. Tutaj wybrałem czterech zawodników do mojego składu. Dwóch podstawowych. No to oczywiście Chiellini i Bonucci. Rezerwowi Stones i Maguire. Czyli mamy dwóch zawodników reprezentacji Włoch i dwóch reprezentacji Anglii, czyli mistrza Europy i wicemistrza Europy. W pierwszym składzie u mnie Chiellini, Bonucci, ponieważ ja jestem jednak zwolennikiem starej szkoły. Dwóch doświadczonych obrońców. Chiellini 37 lat, Bonucci 34. Bonucci strzelił gola w finale. Niektórzy dziennikarze jednak uważają, że powinno się stawiać na jednego starszego zawodnika, na jednego młodszego, a ja jestem zdania, że bez względu na wiek powinni grać zawodnicy prezentujący wysoką formę. Jeżeli masz te 30 kilka lat, a jesteś w wysokiej formie i jesteś lepszy od tego młodego zawodnika i bronisz. Na przykład nie podoba się polskiej reprezentacji to, że wielu dziennikarzy już chciałoby, żeby Kamil Glik zakończył karierę. Glikson jest rocznik 88, ma 33 lata, a już od 3 lat mniej więcej słyszę, że to jest obrońca starego typu, że już powinien zakończyć, a historia naszej reprezentacji pokazuje, że jednak Glik
jest najlepszym zawodnikiem. I tutaj mamy sytuację z Cellini. Mam nadzieję, że Chiellini będzie grał jeszcze na mistrzostwa w Katarze, że tą swoją karierę reprezentacyjną przedłuży, więc tutaj jednak wygrywa dla mnie doświadczenie. Ja jestem zwolennikiem tej starej szkoły. No, pamiętacie tą interwencję, gdy Chiellini pociągnął tutaj tego zawodnika Anglii, dostał żółtą kartkę, a zrobił to sprytnie. Także ta sytuacja, kiedy były rzuty karne i wtedy, kiedy było losowanie, kto będzie strzelał rzuty karne, i on tutaj się śmiał, żartował, podniósł tego mniejszego Albę. No to jest to są tacy zawodnicy w starym stylu, prezentujący wysoką formę, i dla mnie, biorąc pod uwagę cały turniej, bo Włosi stracili, jeżeli chodzi o gole, tych goli stracili więcej niż Anglicy, ale jednak Chiellini i Bonucci gwarantowali spokój w tej defensywie. No i na zmianę właśnie Stones i Maguire, takich dwóch, z jednej strony zawodnik Manchesteru City, drugi Manchesteru United, dwóch zawodników reprezentacji Albionu, którzy sprawili, że Anglicy tylko stracili w tym w finałach Mistrzostw Europy tylko dwa gole. Gwarantowali, że defensywa Grego Southgate'a była szczelna. No i to są dla mnie ci dwaj rezerwowi. Gdybym był trenerem reprezentacji i miałbym takich czterech obrońców, to nie bałbym się kontuzji, bo by jak mi Chiellini wypadał, to bym wstawiał Stonesa bądź Maguire'a. Ci wszyscy zawodnicy swoją grą fenomenalną w tym turnieju zasłużyli na to, żeby się znaleźć w tej czwórce. Tutaj jeszcze się nad Walkerem zastanawiałem, ale jednak stosując ustawienie z dwoma środkowymi obrońcami, jednak zdecydowałem, że wolę jednak Stonesa i Maguire'a niż Walkera. No i teraz przechodzę do kolejnych obrońców. Lewa obrona. Tutaj dla mnie Spinazzola i Shaw. Luke Shaw. Luke Shaw zdobył w tym turnieju 4 asysty. W meczu finałowym pięknego gola strzelił, ale jeżeli chodzi o pierwszy skład, to ja postawiłbym w pierwszym składzie Spinazzolę, zawodnik Rome. Co prawda doznał kontuzji Achillesa, ale w tych pierwszych czterech spotkaniach, w których zagrał, dla mnie to on pracował na nagrodę zawodnika meczu. No i właśnie w razie czego tego zawodnika Romy, dla mnie Luke Shaw by zastępował. Swoją drogą Shaw moim zdaniem grał zdecydowanie lepiej na Mistrzostwach Europy niż w Manchesterze United. Pamiętacie, jak trenerem United był Mourinho, który jednak wolał stawiać na innych zawodników. Tego Shaw'a odstawiał. Dopiero jak pojawił się nowy menadżer Solskjaer, to dopiero ten norweski napastnik Manchesteru United zaufał lewemu obrońcy Anglii. No i Shaw na tym turnieju asystował. Niektórzy się śmieją, że ma nadwagę, że waży ponad 100 kilo, ale najważniejsze jest to, że jest skuteczny w obronie, także potrafi w ofensywie dograć ładnego, zanotować crossa, zanotować asystę, gra ofensywnie, niczym czasem jak Roberto Carlos potrafił grać. I teraz przechodzę do prawej obrony. Tu się zastanawiałem. Tutaj dwóch zawodników wybrałem na prawą obronę: Dumfries i Meile. W pierwszym składzie bym wystawił Dumfriesa. Pamiętacie, jak reprezentant Holandii zdobył tego zwycięskiego gola w spotkaniu z Ukrainą na 3-2. Zawodnik PSV także potrafił w tym turnieju wywalczyć rzut karny. To jest taki młody, 18-letni zawodnik, jest to przyszłość, jest to dla mnie odkrycie. Tak samo właśnie drugim tym rezerwowym i odkryciem tego turnieju to jest dla mnie Duńczyk Meile, zawodnik Atalanty Bergamo. Na tym turnieju rozegrał 6 spotkań, zdobył 2 gole. To jest taki dla mnie zawodnik
drugiego planu, który do tej pory nie grał tak fenomenalnie. Teraz, moi drodzy, przejdę do pomocy. Jeżeli chodzi o pomoc, no to wybrałem do pierwszego, to wybrałem takich trzech pomocników następujących, bym zestawił w swoim zestawieniu: Jorginho, Mason Mount, a także Verratti, a jako rezerwowych tu widziałbym Locatelliego i Pedriego. Uargumentuję to. Dla mnie Jorginho, jeżeli chodzi o reprezentację Włoch, to jest taki cichy bohater. Zarówno jak mnie on zachwycał mnie w tym sezonie ligowym w barwach Chelsea, Londyn był takim zawsze zawodnikiem drugiego planu. Ja lubię patrzeć na grę zawodnika Chelsea Londyn, więc Jorginho u mnie bez dwóch zdań w pierwszym składzie. Ten turniej był równy w jego wykonaniu. No i tak Verratti, co prawda początek tego turnieju zaczynał jako rezerwowy, ale gdy już wyleczył się, wrócił do pierwszego składu. Zawodnik Paris Saint-Germain jest to dla mnie maestro, ale jednak potrafi zawsze zagrać coś ekstra. Gdy go obserwuję, to on potrafi tą piłkę... No dla mnie właśnie Verratti to jest taki Pirlo kiedyś był. Gdy on zagrywa, to on, gdy tą piłkę przyjmuje, to on już wiedzie, gdzie zagrać. Potrafi dyrygować w obronie. Co prawda na tym turnieju nie strzelił gola, nie zanotował asysty, ale pamiętacie, jak w spotkaniu finałowym strzelał, odbił się słupek i Bonucci dobił gola, więc Verratti w pierwszym składzie. No i dla mnie właśnie Mason Mount, zawodnik Chelsea Londyn. Tutaj też postawiłem na zgranie, bo Jorginho i Mount grają razem w Chelsea. Mount najbardziej mi się podobał z tych wszystkich zawodników środkowych. Podobała mi się jego gra bardziej od Philipsa i Rice'a, dlatego właśnie Mount w pierwszym składzie. Już Verratti go wam wytłumaczyłem, dlaczego znalazł się w moim składzie. No i a jako rezerwowy w tym moim szerokim zestawieniu środkowych pomocników, no oczywiście nie mogło zabraknąć Locatelliego, zawodnik Sassuolo w tym turnieju w początkowej fazie godnie zastępował Verratti'ego razem z Barellą i właśnie z Jorginho. W rozgrywkach grupowych prowadził, dyrygował środkiem pola reprezentacji Włoch. Później właśnie już w tej fazie pucharowej w najważniejszych meczach ustąpił miejsca Verrattiemu, ale się nie obrażał. Potrafił wejść w finale i także dać dobrą zmianę. Kolejny rezerwowy to dla mnie też odkrycie tego turnieju. Pedri, zawodnik Hiszpanii, FC Barcelony, który mimo 18 lat, przecież on rozegrał w tym sezonie około 60 spotkań. Był jednym z elektronów napędowych reprezentacji Hiszpanii, Luisa Enrique, i mimo tego młodego wieku, 18 lat, udźwignął presję, potrafił prowadzić reprezentację La Roche do półfinału. I właśnie dla mnie taki Pedri w tym moim szerokim składzie turnieju, tego mojego zestawienia, mógłby wejść właśnie jako rezerwowy i odwrócić losy spotkania. Podałem wam właśnie trzech tych środkowych pomocników. No i w pierwszym składzie oczywiście skrzydłowi Chiesa i Insigne. Stawiam na właśnie reprezentantów Włoch. Z jednej strony ten Chiesa, zawodnik Juventusu Turyn, który jeżeli chodzi o początek tego turnieju był rezerwowym, ale gdy pojawiał się na boisku, potrafił szarpnąć, stworzyć zagrożenie, potrafił dryblować, a jeszcze w finale to, moi drodzy, potrafił grać jak czasami Mbappé, był groźny. Gdyby nie ta kontuzja, to myślę, że w tym spotkaniu finałowym zdobyłby gola, strzelił na tym turnieju, zdobył dwie bramki, a między innymi tą pierwszą bramkę w spotkaniu z Austrią, tak od razu przypomniał mi się jego ojciec, Enrico Chiesa, który w 96 roku właśnie na Mistrzostwach Europy w Anglii strzelał gola, i też mi się przypomniało, jak właśnie były napastnik Lazio Rzym w spotkaniach z Wisłą Kraków. Wtedy pamiętacie Wisłę Kraków Henryka Kasperczaka, gdy Lazio przyjechało do Krakowa, no i niestety ojciec Federico Chiesy zdobył kluczową bramkę, no i wtedy Wisła Kraków odpadła z pucharu UEFA. No i na skrzydle ten nieobliczalny
Instingels, Napolitańczyk, zawodnik Napoli, który jest drobny, on ma 1,63 m, ale jaki on jest szybki, ma ten dribbling, potrafi strzelić z dystansu, jest zawsze groźny, ewidentnie zasłużył na miejsce w mojej jedenastce, a także w szerokim składzie. Zastanawiałem się właśnie, czy tu jeszcze pomieścić, czy zdecydować się na Phillipsa, Rice'a, ale jednak stwierdziłem, że zabiorę więcej napastników. Jeżeli chodzi o napastników, no to dla mnie Sterling może też grać jako ten skrzydłowy i napastnik. I właśnie jeżeli chodzi o ofensywnych zawodników, no to u mnie jest, w tym składzie się mieści Sterling, Ronaldo, Lukaku, Schick, Benzema. Także Roberta Lewandowskiego zmieściłem w tym składzie. Stwierdziłem, że jednak zabieram więcej napastników, ale już wam tłumaczę. Sterling, który może w razie czego zastąpić na skrzydle Chiesę, Instinguie. Sterling na tym turnieju zdobył 3 gole w tej fazie pucharowej, także potrafił asystować. No niektórym się nie podobało, że on tak nurkował. Pamiętacie w tym spotkaniu z Danią, no ale zawodnik Manchesteru City z tego słynie. Pamiętacie jak w spotkaniu z Polską na Wembley też tak zanurkował. Ja jestem pod wrażeniem tego jego dryblingu. Jeden z lepszych driblerów na tym turnieju. Jest ciężko go wytrącić z równowagi. Trzyma się mocno na nogach. To dla mnie jest jeszcze to jego przyspieszenie. Ja nieraz odnoszę wrażenie, że on się nie męczy. 90 minuta, a on cały czas robi te sprinty, jak mawia komentator i były zawodnik Krakowi, a także Wisły Kraków, obecnie komentator Kazimierz Węgrzyn, mówi o Sterlingu, że chyba że Sterling się w ogóle nie męczy, że przed meczem chyba przyjmuje wiaderko witamin. I wracając właśnie do tego Sterlinga, zawsze jest groźny w każdej minucie. Jest to taki zawodnik, który w dowolnym momencie spotkania może przeprowadzić taką kluczową akcję, wpaść w pole karne, przedryblować, dograć idealne podanie, tak jak potrafił to zrobić w spotkaniu z Niemcami. Pamiętacie, jak Harry Kane dostał od niego idealne podanie i zdobył gola w spotkaniu przeciwko drużynie Lwowa. No właśnie, taki zawodnik jest przydatny i on się znajduje w moim składzie. Jeżeli chodzi o pierwszy skład, to dla mnie tym napastnikiem jest Ronaldo. Co prawda, Portugalia odpadła z Belgią w tej początkowej fazie pucharowej, no ale jednak Cristiano Ronaldo jest królem strzelców Euro. Zdobył ogólnie w swojej historii 14 goli, więcej od Michela Platiniego. To wreszcie był taki turniej byłego zawodnika Real Madrid. W związku z tym, i tak jak wiele razy wam mówiłem, Portugalczyk jest typowym golladorem, więc gdy spoglądałem na tych wszystkich napastników, to reprezentacja Włoch, no reprezentacji Italii właśnie brakowało takiej typowej dziewiątki, jak Robert Lewandowski. Wtedy Włosi byliby kompletni. Może taki napastnik w najbliższym czasie objawi się w reprezentacji Azzurra. Jeżeli chodzi o reprezentację Anglii, to nie przepadam za Harry Kane'em, mimo tego, że on w tej fazie pucharowej zachwycał, zdobywał gole w tym spotkaniu finałowym, harował. Ale powiem wam szczerze, że akurat nie przepadam za tym piłkarzem, nie darzę go sympatią, to jest moje autorskie zestawienie i po prostu stwierdzam, że jeżeli chodzi o tych napastników, jest tutaj kłopot bogactwa i po prostu tak jak wielu selekcjonerów, kiedyś właśnie selekcjoner reprezentacji Brazylii potrafił mnie zabrać Romario w 98 na Mistrzostwach Świata, choć i także Solari, także Cristiano, Romario nie zabrał na Mundial do Korei i Japonii. Roberto Baggio nie pojechał w 2002 roku na Mundial, choć wszyscy w Italii chcieli już podstarzałego gwiazdora Juventusu Turyn. Wtedy Roberto Baggio, Batigol,
przepraszam, tutaj mi się coś wyskoczyło, Roberto Baggio, wtedy mimo już zaawansowanego wieku dalej był w dobrej formie, strzelał dużo goli i ja nie umieszczam w swoim składzie właśnie z tej uwagi Harry'ego Kina, bo nie pasuje mi do mojego składu. A rezerwowymi, no to na pewno byłby Lukaku. Takiego zawodnika to trzeba mieć w składzie. Napastnik Interu Mediolan na tym turnieju strzelił 4 gole i gdy Ronaldo by się zmęczył, to Lukaku wchodziłby na zmianę i na podmęczonych rywali by próbował zdobyć gole. No i oczywiście w moim składzie znajduje się Benzema, który zdobył 4 bramki dla reprezentacji Francji. Co prawda The Blues zawiedli, odpadli w fazie z Szwajcarami po rzutach karnych, prowadzili 3-1, potem dali Szwajcarom doprowadzić do remisu, do wyniku 3-3 i potem odpadli po rzutach karnych, ale Benzema na tym turnieju wrócił po 5 latach do reprezentacji Francji, zastąpił w pierwszym składzie Giroud i wywiązał się z tego swojego zadania, strzelał piękne gole. Ja bardziej cenię Benzemę od Harry'ego Kina. Benzema znajduje się w moim składzie. No i oczywiście Patrick Schick, czeski napastnik. Powiedzmy, że to jest taki zawodnik z drugiego planu, taki nieoczywisty, ale na tym turnieju zachwycił. Pewnie wielu ekspertów przed tym turniejem nie stawiało na tego zawodnika. On zaskoczył, że potrafił na tej imprezie strzelić 5 goli. Reprezentacja Czech, która pewnego rodzaju była drużyną, takim czarnym koniem. Nikt na naszych sąsiadów nie stawiał, a Schick potrafił strzelać gole. No i zawodnik, który w turnieju strzela 5 goli, ma tyle samo co Cristiano Ronaldo, musi się znaleźć w moim zestawieniu. No i oczywiście tu ostatni zawodnik, Robert Lewandowski, znajduje się w moim składzie, bo jedną z najlepszych dziewiątek muszę mieć w składzie. Co prawda, Robert Lewandowski jest jedynym zawodnikiem, który z tego mojego całego zestawienia, jest to jedyny zawodnik, który grał tylko w rozgrywkach grupowych. Ale Robert Lewandowski na Mistrzostwach Europy 2020 wreszcie rozegrał świetny turniej, wreszcie strzelił dużo goli. Gdybyśmy awansowali do kolejnej rundy, myślę, że w tej fazie pucharowej mógłby powalczyć o tą koronę króla strzelców. Za Robertem Lewandowskim fenomenalny sezon, pobity rekord Gerda Müllera, więc taki zawodnik musi być w moim składzie i konkurować z Lukaku, Benzemą i Cristiano Ronaldo. Ja jednak wolę mieć więcej tych napastników w składzie kosztem środkowego obrońcy. No i także doceniam Roberta Lewandowskiego, że mamy takiego fenomenalnego zawodnika, najlepszą dziewiątkę i znajduje się w tym moim szerokim składzie turnieju. Pewnie powiecie, że to jest dosyć kontrowersyjne, że nie umieściłem w tym zestawieniu Harry'ego Kina, a jednak Robert Lewandowski. No ale tutaj powiem Wam szczerze, że jednak wygrał ten patriotyzm lokalny, tutaj docenienie. Doceniam Roberta Lewandowskiego, że rozegrał wreszcie fenomenalny turniej, sprostał moim oczekiwaniom. Jestem dumny z formy, jaką prezentował Lewandowski i dlatego znajduje się w pierwszym składzie, a tak jak mówię, Harry Kane rozczarowywał mnie w tych rozgrywkach grupowych, dopiero w tej fazie finałowej, w pucharowej zaczął zdobywać gole, ale jednak w grupie nie zdobywał goli, a także w spotkaniu finałowym nie strzelił gola, a już wielu Anglików liczyło na to, już liczyli, że Harry Kane strzeli 2 gole i przegoni Cristiano Ronaldo, zostanie królem strzelców. No niestety, moi drodzy, król strzelców Mistrzostw Świata z Rosji 2018 nie zdobył bramek w finale i nie został królem strzelców. Pamiętacie, na Mistrzostwach Świata odwrotnie było, bo strzelał w rozgrywkach grupowych, a w tej fazie finałowej nie strzelał i Anglicy zajęli 4. miejsce. Pewnie Wam tutaj się nie spodoba to, ale tak jak Wam mówię, jest to moje autorskie zestawienie. Napiszcie w komentarzach, jak Wam podoba się ten mój szeroki skład i pierwsza jedenastka. Szybko Wam przypomnę. Pierwsza jedenastka: na bramce Donnarumma, w obronie Chiellini, Bonucci, w obronie, na lewej obronie Spinazzola,
a także na prawej obronie Dumfries, w środku pola Jorginho, Mason Mount, Verratti, na skrzydłach Chiesa z Insignią, no i w napadzie Cristiano Ronaldo. To jest moja pierwsza jedenastka, a rezerwowi tego składu no to Sommer, Schmeichel, Stones, Maguire, także Meile, Shaw, plus do tego Locatelli, Pedri, Sterling, Lukaku, Schick, Benzema i Robert Lewandowski. To jest według mnie szeroki skład top tego turnieju. Napiszcie w komentarzach, kto według Was powinien się znać, jak Wam się podoba ten mój szeroki skład, i napiszcie swoją jedenastkę turnieju. Dziękuję za uwagę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o subach, lajkach, dzwoneczkach. Zachęcam do wypowiedzenia się. W najbliższym czasie, w następnym odcinku pojawi się drużyna rozczarowania. Zawodnicy, którzy mnie rozczarowali, po których więcej się spodziewałem, a także opowiem Wam o drużynach, które mnie oczarowały, które rozczarowały. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Arrivederci, moi drodzy. Ciao. Hej. Dobrej nocy.